Samorząd Rzeszowa oficjalnie włączył się do projektu e-mobility. Dziś list intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent miasta, wicemarszałek województwa i przedstawiciel Polskiej Grupy Energetycznej, która realizuje projekt. Był też wiceminister energetyki Michał Kurtyka. Wcześniej do przedsięwzięcia dołączyły samorządy Jasła i Stalowej Woli. Projekt ma być systemem zachęt dla podmiotów publicznych, ale też mieszkańców Rzeszowa do korzystania z pojazdów elektrycznych. Chodzi m.in. o wybudowanie publicznych stacji ładowania elektrycznych samochodów i rowerów, a w przyszłości systemu wymiany ekologicznych pojazdów. To odpowiedź na pogarszającą się jakość powietrza, ale też szansa na oszczędności związane z niższymi kosztami eksploatacji elektrycznych samochodów czy miejskich autobusów. Samorząd Rzeszowa zapowiada, że już na początku przyszłego roku na ulicach pojawią się elektryczne autobusy. Taksówkarze chcą kupić kilkadziesiąt elektrycznych taksówek. W skali kraju pilotażowe działania w ramach programu e-mobility trwają także w Łodzi i Krakowie. Kliniczny szpital wojewódzki nr 2, największy w regionie, ma od dziś nowego dyrektora. Krzysztof Bałata zastąpił kierującego rzeszowską placówką przez ostatnich 16 lat Janusza Solarza. Nowy szef dwójki na pierwszej konferencji prasowej w tej roli zapowiedział m.in. dokładną analizę kosztów działania zadłużonego szpitala i ich racjonalizację. Nowy dyrektor rzeszowskiej dwójki chce wykorzystać doświadczenia zdobyte w swojej poprzedniej pracy w szpitalu w Łomży, który udało się wyprowadzić z długów. Tam w ciągu niespełna 4 lat z 17 milionów zobowiązań wymagalnych udało się dojść do prawie 13 milionów na plusie. Między innymi dzięki ograniczeniu kosztów. Nie znam szpitala, w którym to nie znajdziemy niepotrzebnie ponoszonych kosztów. I te koszty, żeby je wyeliminować, to trzeba je najpierw zidentyfikować. Żeby je zidentyfikować, prawda, to trzeba wejść w głębię, system finansowo-księgowy i zobaczyć na rachunek kosztów, jak szczegółowo jest on prowadzony. Jak przekonuje nowy dyrektor, taka kosztowa restrukturyzacja jest możliwa, podobnie jak ustabilizowanie przychodów i zwiększenie kontraktu z NFZ-em. Sytuacja finansowa rzeszowskiego szpitala jest bardzo trudna. Ubiegły rok zakończył się 50-milionową stratą. Podobna jest wysokość zobowiązań wymagalnych, czyli tych już przeterminowanych. Ale szpital ma też największy w województwie kontrakt z NFZ-em i 42 miliony z Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację bloków operacyjnych.